Media Markt Car Audio Show 2009 z dachu budynku Centrum Handlowego Ferio w Legnicy wita Państwa Marcin Jednorał. Zapraszamy na relację z nietypowego wydarzenia. Z wydarzenia, którym żyje dzisiaj nie tylko cała Legnica, żyje nim cała Polska. Wydarzenie muzyczne, wydarzenie takie, które przyciągnęło tutaj na dach tego budynku najlepsze, najgłośniejsze samochody z całego kraju. Zapraszam do obejrzenia tej relacji tylko w naszej telewizji. Centrum Handlowe Ferio już po raz kolejny w swoich gościnnych murach organizuje imprezę, no nie tylko można by powiedzieć dla miłośników muzyki, ale dla tych, którzy chcą coś ciekawego zobaczyć. Oczywiście znajdą się też zainteresowania nie tylko dla panów, którzy się głównie interesują nagłośnieniem, ale również dla pań, chociażby pokaz mody, w którym uczestniczą finalistki Miss Polski, pokaz laserów wieczorem, dyskoteka dla obu płci. W każdym bądź razie myślę, że wszyscy będą zainteresowani. Odbywa się cały czas loteria fantowa, wszystkie losy wygrywają. Czy można powiedzieć, że jest to taka atmosfera rodzinna, piknikowa? Myślę, że tak, bo oprócz tego, że mówię, panowie tutaj się interesują samochodami, panie modą, dzieci mogą skorzystać z różnych atrakcji, które dla nich przygotowaliśmy. Oczywiście cały czas do dyspozycji jest plac zabaw dla dzieci. Witam Państwa w Legnicy, parking Centrum Handlowego Ferio. Dziś Media Markt Car Audio Show Legnica 2009. To czwarta eliminacja Mistrzostw Polski Car Audio EASKA 2009. Proszę Państwa, dziś eliminacje do Mistrzostw Polski przyjechali zawodnicy praktycznie z całej Polski Zachodniej, jest i Szczecin, i jest Poznań. Widziałem rejestrację opolskie, widziałem ze Szczecina, Legnicy, Gorzowa, także praktycznie jest cała Polska Zachodnia. Media Markt Car Audio Show to już trzecia edycja wystawy samochodowego sprzętu multimedialnego. Podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabrakło na niej przedstawicieli liczących się na naszym rynku importerów, producentów i instalatorów, pragnących zaprezentować swoją aktualną ofertę oraz najnowsze samochody demonstracyjne, wyposażone w produkty i sprzęt najwyższej klasy. Pierwszy dzień tego niecodziennego wydarzenia upłynął pod znakiem pokazów motoryzacyjnych. Największe firmy produkujące sprzęt do nagłośnienia wystawiły swoje najlepsze demokary. Każdy, kto w tym dniu pojawił się na placu przed Centrum Handlowym Ferio w Legnicy, miał niepowtarzalną okazję zobaczyć, a także posłuchać najlepiej nagłośnionych samochodów, które wystawili tak uznani producenci sprzętu audio jak Clarion, Hertz czy Alphard. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, drugi dzień to już gratka zarówno dla fanów mocnego brzmienia, jak i dla ponad 40 właścicieli pojazdów, którzy stanęli w szranki w 9 eliminacjach EASKA Car Audio 2009. Zawody poprzedził pokaz mody, przygotowany przez najemców Centrum Handlowego Ferio w Legnicy, Studio Mody Matylda oraz takie sklepy renomowanych firm odzieżowych jak Obsesja, Reserved, Croptown czy Chibo. Proszę Państwa, pierwszy pokaz firma Obsesja, sklep z odzieżą Legnica, ulica Złotoryjska. A prezentują się najładniejsze dziewczyny w Polsce, finalistki Miss Polski. Stroje firmy Obsesja, sklep z odzieżą Legnica, ulica Złotoryjska. Push me, and then just touch me, till I can get my
satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Program całej imprezy w tym roku został rozszerzony z prezentowanych nowinek rynkowych o sprzęt multimedialny nie do końca związany z motoryzacją. Zwiedzający mogli zobaczyć produkty najbardziej liczących się na rynku producentów elektroniki użytkowej. Dzisiaj w Legnicy mamy najgłośniejsze samochody z całej Polski, ale żeby tutaj mogły przyjechać, pewnie nie jeden z nich korzystał z nawigacji. Stąd też pewnie wasze dzisiejsze uczestnictwo w tej imprezie. No mam nadzieję, że korzystali z nawigacji, bo to znacznie pomaga, jeżeli chodzi o dotarcie do miejsca. Tak, głównie obecnie promujemy nawigację, szczególnie przy okazji takich imprez. Jest to pierwsza nasza impreza tego typu, ale patrząc na jej efekty, myślę, że będziemy na pewno w przyszłości również starali się uczestniczyć. Czy nawigacja i car audio to dwa produkty, które idą ze sobą w parze? No, wprost w parze może nie idą ze sobą, ale na pewno są to produkty, które stanowią wyposażenie samochodu i tak naprawdę na dzień dzisiejszy przy obecnych cenach tego sprzętu jest to coraz bardziej dostępny, coraz bardziej masowy produkt i polecam go w większości kierowców, szczególnie jeżeli podróżują z miasta do miasta. Widzimy, że ten samochód cieszy się chyba tutaj największą popularnością, największe tłumy oblegają akurat pana auto. Czy to prawda, że w tym samochodzie jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w samym tylko sprzęcie? Tak, to prawda. Jest to ponad 50 tysięcy w samym sprzęcie. Co jest takiego w tym sprzęcie, że jest tyle warte? Bardzo wysokiej klasy głośniki, wzmacniacze, efektowne i dobrze brzmiące. Widzimy tutaj niesamowite urządzenie, podnośnik hydrauliczny. Czy trzeba aż tak ogromnej siły, żeby podnieść ten głośnik? Spróbuj pan! Ile waży? 160 kilo. I 160 kilo jest w stanie taki wielki ciężar udźwignąć jakieś auto? Spokojnie. Dlaczego taki duży głośnik? Do czego służy taki wielki głośnik? No największy zoomower samochodowy na świecie. Jackhammer, nie? Do czego? Do masłu! Jaka jest moc tego głośnika? 6000 W RMS. Co trzeba mieć, żeby w ogóle taki głośnik uruchomić? Bo 6000... Elektrownie. Kupę zwadziaczy.